Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w nowej serii o nazwie Choo-Choo Charles. Kochani, nie wiem czy są ogólnie tutaj widzowie starszej daty i tak dalej, mniej więcej w moim wieku, aczkolwiek kiedyś w bardzo, bardzo późnych chyba latach 2006, coś takiego, 2005, no może troszeczkę dalej, albo i wcześniej, nieważne. Była taka bajka o nazwie Kuba Guzik. Pewnie co po niektórzy starsi widzowie właśnie pamiętają, gdzie byliśmy maszynistą, który, już nawet nie pamiętam dokładnie tej fabuły, aczkolwiek jeździł lokomotywą i miał jakieś tam swoje przygody. No i ja ostatnio przeglądając Steama właśnie trafiłem na taką podobną serię, gdzie mamy otwarty świat, mamy swoją lokomotywę i musimy w otwartym świecie przeżywać swoje przygody. Nie wiem dokładnie jaka jest fabuła. Nie wiem jaka jest fabuła, aczkolwiek mam nadzieję, że razem ze mną się dowiecie. Kochani, bez przedłużania zaczynamy nową grę. Nie wiem czego się w ogóle spodziewać. Wiem, że długo ze sobą nie rozmawialiśmy, ale coś wydarzyło się w kopalniach, które nadzoruję. Nie, zaufaj mi. Warto znaleźć na to czas. Potrzebujesz czegoś, co przyciągnie ludzi do twojego muzeum. A my mamy na wyspie coś mocnego. Naprawdę mocnego. Zostało tam tylu moich przyjaciół, nawet mój syn. Tylko ty możesz pokonać to coś. To będzie największa atrakcja w historii twojego miasta. Poza tym, masz szansę pomóc staremu druhowi. Tak, spotkajmy się w dokach o zachodzie słońca. Przygotuj się na polowanie na potwora. No i mamy tutaj naszego potwora. I to jest śmieszniejsze. Nie wiem, czy pamiętacie tą taką ciuchcię z pewnej bajki. Czy Tomek nazywała? No więc, mówią na niego Charles. W połowie lokomotywa, w połowie wielki pająk z piekiem. Planujemy pozbyć się go już od jakiegoś czasu i mamy prawie wszystko gotowe. Musisz tylko odwiedzić parę osób i miejsc. Nic skomplikowanego. No dobrze. Witamy w Aranerum, wyspie, gdzie górnicy kopią własne groby. Trzymaj się blisko. Nie tylko na Charlesa trzeba tutaj uważać. Dobra, interaktywne przedmioty podświetlają się, gdy najedziesz na nie celownikiem. Aby wykonać akcję, wciśnij lewy przycisk myszy. Wow. Ładunki wybuchowe. Co mam tu zrobić? Na tym wzgórzu znajduje się hala peronowa. Bestia zabiła jakiś czas temu jednego z maszynistów, więc powinniśmy tam znaleźć jego lokomotywę. Jeśli się do niego dostaniemy, może okazać się nieocenionym wsparciem podczas podróży. Trzymaj się blisko. Lepiej nie wąsaj się tu zbyt długo. O Jezu, chłopie. No, ewidentnie chłopaki rozwiązali problem podążania za NPC-tami. Definitywnie. Definitywnie. On gdzieś pobiegł w tą stronę chyba. Skakać możemy. Kucać nie możemy. Szczerze powiedziawszy, nawet nie planowałem robić z tego serii. W sensie, w sumie znalazłem tą grę i tak stwierdziłem, nie no. Aż tak mnie nie porąbało, ale w sumie, czemu nie? Jak krew, zamknięte. Nie martw się, jakoś dostaniemy się do środka. Dalej przy ścieżce stoi chata, w której może być klucz. Weź tą mapę. Zaznaczyłem ci jej położenie. Sprawdź, czy nie ma tam klucza, a ja rozejrzę się tutaj. Otwórz mapę i sprawdź zaznaczony cel wciskając M lub lewy trigger. Poszukaj klucza do stacji w pobliskiej chatce. Misja dla dzieci obowiązkowa. Jak wygląda mapa? Misja z bronią, nieznana postać.
Nie no, trochę jest. Trochę jest tutaj tej mapy. On się aktualizuje? Nie, wydawało mi się chyba. Nie no, dobra. Jednak ta mapa jest nawet sporawa. Ta mapa jest sporawa. Dobra, idziemy. Co my tu znajdziemy? Co my tu znajdziemy? Tu nic nie ma. Jest klucz. Są świetliki, nie muchy. Ekwipunek. Aby zobaczyć zebrane przedmioty, wciśnij I albo Y na padzie. Klucz do stacji kolejowej. Mały złoty klucz otwierający opuszczoną stację kolejową. Dobra. Mamy klucz. W ogóle jeszcze mam pomysł, żeby zrobić serię z Project Zomboid, ale. Brawo, masz klucz. Otwórz drzwi i wchodź. Mam pomysł, żeby zrobić serię z Project Zomboid, aczkolwiek, no na razie tam sobie z aktorem ogarniamy podstawy i tak dalej. Nie wiem, czy aktor się zgodzi na zaczęcie serii od zera. Ale jeżeli się zgodzi, to może pomyślimy. Czy by tego Project Zomboida nie zrobić? Dobra. Otwieramy. Mapa quest zaliczony. Jest nasza lokomotywa. Może nawet działa. Hehe, i to ja rozumiem. Stara, ale jara. Obejrzyj lokomotywę z zewnątrz. Ty wejdź do środka i rozejrzyj się, co? Skrew? Chyba ta. Twoja epicka lokomotywa. Korzystaj z niej, by szybko przemieszczać się po wyspie. To twoja broń i tarcza w walce z wrogami. Odrodzisz się tutaj, jeśli coś pójdzie nie tak. Zapoznaj się z przedmiotami znajdującymi się w kabinie, by dowiedzieć się, jak ich używać. Cóż to jest? Ulepszenia. Stan lokomotywy 100%, naprawa 1 sztuk złomu, chociaż w sumie 100%, ciekawe. Prędkość, poziom pierwszy. Zwiększa maksymalną prędkość podczas ruchu naprzód i cofania. Siła rażenia. Zwiększa siłę rażenia wszystkich broni. Pancerz. Zmniejsza wszystkie uszkodzenia, jakie doznaje twoja lokomotywa. Możesz ulepszać i naprawiać swoją lokomotywę za pomocą złomu. Złom możesz znaleźć na wyspie lub otrzymać za ukończone misje. Klikaj ulepszenie, by je kupić. Okej. Tu jest broń. Platforma strzelnicza. Rozglądaj się, by celować. Wciśnij przycisk odpowiedzialny za akcję, by strzelić. Gdy broń się przegrzeje, na chwilę się zacina. Wszystkie bronie mają nielimitowaną amunicję. Nowe bronie można zdobywać, wykonując misję. Ciekawe. Zobaczmy, czy się przegrzeje. Na ile się przegrzewa? Na chwilę, dobra. A jak wyjść stąd? RFZXCVBNL. Nie działa. Escape'em, okej. Tego się nie spodziewałem. Cóż, z zewnątrz jest trochę spotygowana, ale wszystko powinno działać. Tego działka tu nie było, kiedy ewakuowałem się z wyspy, ale wygląda na fajne cacko. Tak. Możemy nim podzierawić Charlesa, zanim się zorientuje. To co, jedziemy na przejażdżkę? Dobra. Jak to wygląda? Środkowa dźwignia porusza lokomotywę do przodu. Lewa dźwignia porusza lokomotywę do tyłu. Wyłączona w samouczku. Prawa dźwignia zatrzymuje lokomotywę. Jeśli opuścisz siedzącą lokomotywę, maszyna automatycznie się zatrzyma. Lewa jest do tyłu, tak? Zielona jest do przodu, a to jest... brake. Kłóca nie. No
No, siłę hamowania to ona ma delikatną. Tak jest. Dopadniemy cię, Charles. Słyszysz to? To on, to on. Daj mu popalić. Dobra, trzymaj za mało obrażeń, trzymaj! Kurde! Nie! Strzelaj! Nie! No i po naszym przyjacielu. No nie, przyjacielu mojej kozy. Nie tak miało się to skończyć. Myślałem, że będzie jak za dawnych czasów. No dobrze. Wdech i wydech. Musisz zrobić więcej niż myślałem, ale nie mam czasu tego tłumaczyć. Znajdź jaja. Znajdź mojego syna. I kaput? A mu nogę połamało? Ło. No dobra. Zaczynamy chyba rozgrywkę. Ciuchcia trochę oberwała. Nawet nie trochę. Mocno oberwała. Zobaczmy, na czym to polega. Ruszamy w podróż. Podróż. Jak lokomotywa. Znaczy, lokomotywą. Co ja gadam. Kuba Guzik, kurde. Pozdro dla kumatych. Pozdro dla kumatych. Naprawdę, nie sądziłem, że będę grał w taką grę. Cofnij. I hamuj. Mamy coś tu? Możemy się przespać albo coś? Tu nic nie ma. Jest złom. Dobra, mamy pierwszy złom. Myślę, że warto by było naprawić naszą maszynę. O kurde, tak mało naprawia? A da się strzelać na przykład i rozwalać te skrzynki? Nie da się. Niestety się nie da, dobra. Nieważne. Idziemy dalej. Ale powiem wam, że zaczyna się przyjemnie. Stawienie zwrotnicy. Znaki przy torach sygnalizują, że zbliżasz się do zwrotnicy. Światło przy zwrotnicy wskazują kierunek, w którym jest nastawiona. Aby zmienić kierunek, zatrzymaj lokomotywę i użyj dźwigni przy torach. Tam dalej. To co tu jest? Kolejny złom? Trzy sztuki nawet. Nice, nice, nice. Dobra, będziemy jechać teraz w lewo. Czyli przez środkową część wyspy. Misja z bronią. Misja obowiązkowa. Myślę, że pojechałbym w prawo. Myślę, że w prawo będzie lepiej. Możemy coś ulepszyć? Dwie, trzy sztuki złomu. Poziom drugi, trzy sztuki złomu, przepraszam. Tylko zobaczymy, jak to działa. Tak jak myślałem, to dodaje tylko fragment. Dobra, w prawo pojechało. Jeszcze daleko.
Co my tu mamy? Most. A może pod mostem coś będzie? Nic a nic? Naprawdę nic nie ukryli pod mostem? No bez jaj. Pierwszy raz bym szukał tu pod mostem. Ale graficznie naprawdę fajna jest ta gra. Jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony. Jestem bardzo miło zaskoczony. Domostwo. Kim ty jesteś? Eugene wspominał, że wkrótce zjawi się ktoś nowy. To musisz być ty. U mnie w domu, w pokoju z balkonem, jest trochę złomu. Możesz użyć go do naprawy lub ulepszenia swojej lokomotywy. Oto klucz. Wiem, że balkon jest tuż za mną, ale i tak oznaczyć go na mapie. Tak przy okazji, nie bój się rozmawiać z ludźmi. Pomogą ci, jak tylko będą mogli. To znaczy, o ile nie noszą masek. Sprawdź balkon i weź wszystko, co może się przydać. Powodzenia ze wszystkim. Candice. 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 Trochę jak Candice. No jak nie? Klucz Candice. Ten klucz otwiera pokój na piętrze w domu Candice. W środku powinien być jakiś przydatny złom. Czyli po prostu musimy iść górą. Hello. 9 sztuk złomu. Czekaliśmy cierpliwie, ale ostatnie dni były delikatnie mówiąc chaotyczne. Charles stał się ostatnio bardziej agresywny i zaczyna się martwić. I zaczynam się martwić. Ilu z nas doczeka się pomocy? Z Bogiem, Eugene. Liczymy na ciebie. Skoro masz trochę zasobów, możesz wrócić do swojej lokomotywy i dokonać paru ulepszeń. Użyj planów w kabinie, by otworzyć menu ulepszeń. Jaki? Opa! O kurde. Nie spodziewałem się tego. No, nic? To nie. Bez łaski. Bez łachy. Ulepszamy się. Siła rażenia. Serio? No dobra, ulepszy mi to. Jedziemy dalej. Szkoda, że nie da się na przykład zmniejszyć prędkości i jechać po prostu wolniutko sobie tak. I przeglądać różne rzeczy. Dobra, kolejna miejscówka. Jest na mapie? Jest na mapie. Kim ty jesteś, przyjacielu? Kim ty jesteś? Dzień dobry. Słuchaj no, wiem, że jesteś wielkim postrachem potworów, ale jeśli chcesz zdobyć mój szacunek, musisz się na coś przydać. Ale ty masz tekstury piękne. W zeszłej nocy jeden z bandytów Warrena zostawił na złomowisku zamkniętą skrzynię. Kilka godzin nią tłukłem, ale tylko się zmęczyłem. Mam parę wytrychów, ale nie wiem, jak ich używać. Proszę, weź to. Jeśli uda ci się otworzyć tę skrzynię, zdobędziesz mój szacunek, a może nawet nieco złomu do ulepszenia lokomotywy. Ja nie wiem, czy ja potrzebuję twojego szacunku. To jest złomowisko? Tak? Tak, to jest złomowisko. Czyli co, na razie mamy takie podstawy. Rozumiem, że to jest taki tutorial w sumie wręcz. Te złomu, fajnie. Szukajmy to doszczętnie. Trochę przykre, że nie możemy tych skrzynek rozwalać. Jest jakiś młotek.
Rzecz jest złą. Tu też mamy złom. Trochę mi się w oczach dziwnie nuży, ale okej. Ja ogólnie mam tak zwaną chorobę gracza niestety i na przykład jeżeli POV jest zbyt bliskie i tak dalej, no to od razu mi się kręci w głowie i bierze mnie na wymioty. Na szczęście chyba tutaj tego problemu mieć nie będę. Dobra, jest stara lokomotywa. Nie, ma się tego skilla. Easy peasy. Wróć do Daryla, by ukończyć misję. Inventory, co to jest? Starożytna tabliczka. Bardzo stara kamienna tabliczka z dziwacznymi rysunkami. A co my tam dalej mieliśmy? Wytrychy. Tutaj złomu. Nie da się wskoczyć. No nie. No, no. Dobra, kolejny złom. Nie rozumiem tego wychylania w sumie, ale okej. Dobra, tam już nic nie ma. Wybraliśmy chyba wszystko. Ha, proszę, proszę. Złota rączka otworzyła skrzynię. Ha. To tylko jakiś dziwny kawałek złomu. Szczerze mówiąc, trochę się zawiodłem. Ale udało ci się zasłużyć na mój szacunek. Oto obiecany złom. Ile złomu dostaliśmy? Mieliśmy chyba 9, tak? Nawet nie trochę. Dzięki, Daryl. A masz coś jeszcze? Nie masz nic. Drzwi zamykać też nie możemy. Jeszcze nie? Bez jaj. Bardzo dużo potrzeba tego złomu. Dzień dobry, a ty kim jesteś? Widzę, że przybył postrach potworów. Pamiętaj, że to nie będzie zwyczajne polowanie. Walczyliśmy już z Charlesem, ale kiedy tylko uda nam się go poważnie zranić, zawsze ucieka w dzicz. Myślimy jednak, że jest sposób, by zmusić Charlesa do pozostania na placu boju. Na wyspie znajdują się 3 jaja ukryte w 3 największych kopalniach. Według naszej teorii, umieszczenie tych jaj w świątyni na środku wyspy sprowokuje Charlesa do walki na śmierć i życie. Niestety, właściciel spółki górniczej, Warren Charles III, wysłał uzbrojonych strażników do kopalni, by ich strzegli. Jedno z jaj znajduje się w pobliskiej kopalni, kawałek wzdłuż torów. Oto klucz, który ją otwiera. Zaznaczyłam wejście na twojej mapie. I otwieraj ten grajdą. Tam se wejdę. Dobra, jeden złom, 2 złomu. Zawsze na plusie. Dobra, 3 złomu. Sayonara i do przodu. Bunga, bunga. Mining Charles Company. Dobra, jak my dalej jedziemy? Tam jest misja. Po prawej stronie również wszystkie złomowisko. Nieznana postać z misją z bronią. Widzę, że my też będziemy musieli się trochę przejść. Nie będziemy tylko jeździć. Dum, tu, tum, tu, tu, du, dum. Tu, ru, tu, tum. Tu, ru, tu, tum. Dobra. Może mi za prawa autorskie nie ściągną filmu. Tomek lokomotywa, jak nic. Wow, stary. Zmontowałem sobie mały miotacz ognia, by jeszcze lepiej chronić dom przed Charlesem, ale jak widzisz, mój plan wypalił aż za dobrze.
Mało brakowało, a ugrillowałbym się w tej shopie podczas testów. Siamać. Szkoda mi tylko tej budy. Jeśli shopa się dogasi i miotacz jakimś cudem będzie jeszcze działał, możesz go sobie wziąć. Domyślam się, że ty jesteś tym wyczekiwanym postrachem potworu, więc taka broń może ci się przydać. Kiedy to się dogasi? Chyba jeszcze nie teraz. Bunga bunga, dobra. Wiem, co się dzieje. Taka to misja. Misja ugaś dom. Wróć do sierżanta Flinta, by ukończyć misję. Już, weź to wyłącz. Nie można. Tą wodę mu waliłeś. Wodę ze zbiornika ugasiła ogień. Genialne! Uhu! Spray na robaki. Źródło tego chaosu jest twój. Nie chcę go tu więcej widzieć, psiamać. Dobra. No trochę tych zbiorników masz. Dano puszkę z pomarańczową farbą do twojej lokomotywy. Użyj jej w lokomotywie, aby zmienić jej kolor. Pomarańczowy dla Ari, o! Ari, jeżeli to oglądasz, to twój ulubiony kolor. To twój ulubiony kolor. Dobra, nic co więcej nie widzę. Trochę się przysmoliła ta budka, ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Nie, no, przed końcem odcinka muszę przemalować lokomotywę na pomarańczowy. To musi tak być. To musi tak być. Mogę wejść na kamień? Mogę wejść na kamień. Do chatki i tak nie wejdę. Tam co jest? To jest jakieś przejście. A zobaczmy sobie. Może coś tu znajdziemy. O, jeden złom na przykład. Nic innego nie widzę. Nic innego tu nie ma. Dobra. Nie będę latał nawet. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Coś się świeci? Nie, wydawało mi się. Dobra, mamy trochę złomu. Mamy niby nowy miotacz płomieni. Mamy nową farbę. Nazwiemy ją Lokomotywa Ari. Jak ją przemalować? Spray na robaki. Wow! Ale się szybko przegrzewa. Lipton. Pomarańczowa lokomotywa. Ale mnie przejebane, jak ona tego co zobaczy. Dobra. Następna miejscówka. Nic nie widać. A to następna już będzie przy kopalniach. Na się sztuk złomu nawet nas jeszcze nie stać. A mogę to robić tak, dobra. Zatrzymujemy się. Ja tu widzę złom. Ja tu widzę złom. Więcej złomu. Kartka. Południowa kopalnia. Raport podsumowujący dzień pierwszy. Prace wydobywcze postępują zgodnie z planem. Natrafiliśmy już nawet na ślady sporej żyły. Narzędzia sprawują się dobrze, a budowa schronienia została zakończona. Może nie jesteśmy tu długo, ale udało nam się zadomowić i wypracować dobry rytm pracy. Okej. Chronienie macie, rozumiem. I złom? Nic? Zero? Nul? Nul, nul, nul?
Kopalnie były po lewej stronie, nawet nie patrzyłem na tą stronę, okej. Ale okej. Dobra, zacznijmy od tej chatki. To jest śmieszne, cały czas są światła powłączane, jakby ktoś tu był. Bardzo ciekawe, czy to jest kartka? Nie. Wydawało mi się. A, ale kopalnia jest tu. Kopalnia jest tu. O, myślę, że coś tu jest, ale nie. Tylko tekstura drzewa. O, złomik. Tu już złomu nie było. Tu już złomu nie było. Dobra, ale moi drodzy, wiem, że to będzie Polsat, ale zanim wejdziemy do tej kopalni, to niestety, ale już w następnym odcinku. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał za was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Charlesa. Czu, czu, Charles. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej.